Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 29 października. Dziś dzień ferialny, czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest pewna zmiana w nauczaniu o moralności, która nastąpiła po Soborze Watykańskim II. Ciekawe, mój drogi słuchaczu, czy o niej wiesz. Wpierw jednak zapraszam Cię na sprawki. Austria. We wtorek 22 października austriacki prezydent, pan Alexander van der Bellen, powierzył misję stworzenia rządu liderowi chadeckiej partii EVP, obecnemu kanclerzowi, panu Karlowi Nehammerowi. Decyzja głowy państwa zapadła ponad 3 tygodnie po wrześniowych wyborach parlamentarnych, w których najlepszy rezultat osiągnęła prawicowa, wolnościowa partia Austrii. Prezydent złamał tym samym utrwaloną tradycję, zgodnie z którą nowy rząd po wyborach tworzy lider zwycięskiego ugrupowania. Austriacka prawica wyraziła wolę stworzenia koalicyjnego rządu z chadekami. Ci jednak woleli zawrzeć porozumienie z socjaldemokratami. Szef zwycięskiej wolnościowej partii Austrii, pan Herbert Kickl, skomentował decyzję prezydenta na portalu X. Dla wielu z naszych wyborców może to być jak cios w twarz. Obiecuję jednak, że nie jest to jeszcze ostatnie słowo. Według medialnych doniesień austriacka prawica zamierza skłaniać bardziej konserwatywnych posłów chadecji do sprzeciwu wobec kolejnej koalicji z lewicą. Włochy. W poniedziałek 21 października konserwatywny rząd pani Giorgi Meloni wydał specjalny dekret ułatwiający deportację nielegalnych migrantów z Włoch. Dokument stanowi odpowiedź na niedawne orzeczenie sądu nakazujące, by skierowano do Albanii na podstawie umowy pomiędzy obydwa państwami grupa 12 imigrantów, znalazła się jednak z powrotem na terenie Włoch. Sąd argumentował swoją decyzję prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z orzeczeniem Włochy nie mogły skierować imigrantów do Albanii, gdyż całość jej terytorium nie została uznana przez Włochy jako bezpieczna, a tym samym skierowanie tam imigrantów byłoby naruszeniem ich praw. W odpowiedzi włoski rząd specjalnym dekretem postanowił literalnie zinterpretować orzeczenie sądu i stworzyć listę państw, do których będzie deportować nielegalnych przybyszów, uznając je, zgodnie z prawem unijnym, jako w pełni bezpieczne, bez względu na sytuację w danym państwie. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W sobotę obchodziliśmy wspomnienie świętego Ewarysta, papieża i męczennika. Urodził się on około roku 30 w Betlejem, gdzie spędził dzieciństwo. Przyjął tam też chrześcijaństwo, a następnie przybył do Rzymu. Jego pontyfikat rozpoczął się około roku 100, po męczeńskiej śmierci Klemensa I. Ewaryst był 5. papieżem Kościoła. Papież Ewaryst dał podwaliny pod kolegium kardynalskie. Podczas jego pontyfikatu duchowieństwo umocniło się, wzrosła także liczba wiernych. Ewaryst zdecydował również, że zgodnie z tradycją apostolską małżeństwo powinno być zawierane publicznie i za błogosławieństwem kapłana. Gdy Ewaryst trafił do więzienia, pilnujący go strażnicy byli zdumieni jego radością, ponieważ, jak mówił, uważał się za uprzywilejowanego, że będzie mógł cierpieć i oddać życie za Chrystusa. Święty Ewaryst zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie za czasów panowania cesarza Trajana. Było to około roku 107, a w tym samym czasie swoją palmę męczeństwa zdobył święty Ignacy Antiocheński. Święty Ewaryst w ikonografii przedstawiany jest z mieczem lub z betlejemską szopką. Wielka Brytania. W poniedziałek 21 października, po ponad 2-letnim procesie karnym, pan Martin Blake, funkcjonariusz policji w Londynie, został uniewinniony od ciążących na nim zarzutów. Pan Blake został oskarżony o zabójstwo 24-letniego czarnoskórego mężczyzny pana Chrisa Cabey,
który we wrześniu roku 2022 został zatrzymany przez policję w swoim samochodzie. Mężczyzna nie chciał opuścić pojazdu i próbował ruszyć nim w stronę policjantów. Jeden z funkcjonariuszy, pan Blake, śmiertelnie postrzelił napastnika w obronie swoich kolegów. Policjant natychmiastowo został zawieszony, a przeciwko jego osobie rozpoczęła się wielka medialna nagonka, w której przedstawiono go oczywiście jako mordercę. W niedawnym orzeczeniu sąd uniewinnił pana Blake'a od zarzutu zabójstwa. Rodzina zastrzelonego mężczyzny określiła wyrok jako porażkę swoją oraz wszystkich dotkniętych przemocą ze strony policji. Pytanie, czy za takim orzeczeniem sądu pójdzie teraz szeroka akcja medialna rehabilitująca policjanta wobec opinii społecznej, jest pytaniem retorycznym. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Święty Alfons Maria de Liguori zasłynął jako znakomity teolog moralny, niestrudzony pisarz i katolicki apologeta. Papież Pius IX potwierdził powagę jego nauczania, nadając mu w roku 1871 tytuł doktora najgorliwszego. Owa gorliwość, którą odznaczał się założyciel redemptorystów, jest wyczuwalna w napisanych przez niego słowach wstępu do książeczki jego autorstwa pod tytułem O modlitwie jako środku do zbawienia koniecznym. Święty Alfons napisał: wydałem już różne dziełka duchowne. Uważam jednak, że nie napisałem dzieła pożyteczniejszego od tej książeczki, w której mówię o modlitwie jako o koniecznym i pewnym środku otrzymania zbawienia i wszystkich łask do zbawienia potrzebnych. Choć nie mam takiej możliwości, gdybym mógł, wydrukowałbym ją w tylu egzemplarzach, ilu jest wiernych na ziemi, i dałbym ją każdemu, aby wszyscy zrozumieli, jak koniecznie wszyscy musimy się modlić, aby się zbawić. Mówię tak, bo z jednej strony widzę, jak Pismo Święte i wszyscy ojcowie Kościoła usiłują przekonać nas o absolutnej konieczności modlitwy, a z drugiej strony dostrzegam, że chrześcijanie mało starają się używać tego wielkiego środka swego zbawienia. A przecież Pan oświadczył, że nie chce dać łask, jak tylko temu, kto prosi. Proście, a otrzymacie. Jeśli się modlić nie będziemy, zawsze się okażemy niewiernymi wszelkim oświeceniom Bożym i wszelkim naszym przyrzeczeniom. Książkę, tak bardzo rekomendowaną przez świętego Alfonsa Marię de Liguori, w pochodzącym z roku 1930 klasycznym tłumaczeniu ojca redemptorysty Stanisława Misiaszka, wydało wydawnictwo De Reggio. Link do książki znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka. Na kod sprawki uzyskasz 15% rabat na tę i wszystkie książki wydawnictwa De Reggio. Zespół Sprawek Okiem Katolika serdecznie poleca. Stany Zjednoczone. Jak informuje portal dorzeczy.pl, do kuriozalnej sytuacji doszło w administracji stanu Oregon. Jeden z pracowników pełniący funkcję zastępcy szefa stanowego Departamentu Leśnictwa, pan Mike Shaw, został zawieszony w obowiązkach z powodu zatrudniania pracowników tylko na podstawie ich kompetencji. Skargę na pana Shaw zgłosiła jedna z jego podwładnych, pani Megan Doneker, całkiem niedawno awansowana na specjalistkę do spraw wdrażania strategii DEI, czyli różnorodności, równości i inkluzywności. Zdaniem kobiety, jej przełożony nie kierował się ani płcią, ani tożsamością płciową kandydatów, lecz ich kompetencjami i kwalifikacjami. Pan Shaw miał także wyrazić skandaliczną opinię, zgodnie z którą należy podchodzić do polityki DEI z rozwagą. Mężczyzna został ukarany zawieszeniem, a jego przełożony, kierownik Departamentu Leśnictwa, pan Cal Mukumoto, publicznie przeprosił za zachowanie pana Shawa i niemal bijąc się w piersi, podkreślił, jak ważne dla stanu Oregon jest przestrzeganie zasad polityki różnorodności, równości i inkluzywności. Polska. W niedzielę 27 października zakończył się dwudniowy kongres Lewicowej Partii Razem, w czasie którego zapadła decyzja o przyszłości ugrupowania. Zarząd partii postanowił, że posłowie Razem opuszczą parlamentarny klub Lewicy i założą własne 5-osobowe koło poselskie w opozycji do rządu Donalda Tuska. W jego skład wejdą posłowie pan Adrian Zandberg, pani Marcelina Zawisza, pan Maciej Konieczny, pani Paulina Matysiak i pani Marta Stożek. Do niedawna partia Razem miała w polskim parlamencie łącznie 8 posłów i 2 senatorki. W czwartek nastąpił rozłam.
Trzy panie posłanki i obydwie panie senatorki postanowiły pozostać w klubie lewicy, wyprzedzając niejako niedzielną decyzję zarządu partii o powołaniu własnego koła. Odejście z klubu lewicy jest wynikiem wewnątrzpartyjnego referendum, o którym informowaliśmy w sprawkach rano 22 października. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część trzecia. Jezus Chrystus. Droga powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 51. Sąd ostateczny. W jaki sposób odbędzie się to ukazanie całego życia przed obliczem najwyższego sędziego i wobec ziemi i nieba? To ukazanie odbędzie się za sprawą Bożego światła, które w momencie sądu szczegółowego pokazuje każdemu w jednej chwili całe jego życie moralne. Przy czym tutaj w jednym momencie zostanie wszystko obnażone i ukazane każdemu będącemu w tym niezwykłym zgromadzeniu, w którym będą obecni wszyscy ludzie żyjący kiedykolwiek na ziemi, od jej początku aż do końca. Czy sumienia sprawiedliwych i całe ich życie moralne będą także na widoku wszystkich? Z całą pewnością będzie to delikatna zapłata Boga za ich pokorę i uniżenie się na ziemi. W rzeczy samej w tym właśnie dniu zrealizują się w sposób doskonały słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Czy można powiedzieć, że sprawiedliwi nie będą sądzeni co do osądzenia ich poszczególnych czynów? Możemy i powinniśmy powiedzieć, że będzie tak dla sprawiedliwych, których całe życie było święte i bez żadnej domieszki większego zła, jak zdarza się to tym, którzy podeptawszy wszystkie próżności oferowane przez ten świat, z całą mocą zwrócili się ku rzeczom Bożym. Jeśli jednak chodzi o tych, którzy ukochali rzeczy tego świata i wmieszali się lub uwikłali w sprawy ziemskie bez przedkładania ponad wszystko Jezusa Chrystusa, tak, że mogli Go utracić na zawsze, a którzy później starali się naprawić przez jałmużnę i pokutę te złe rzeczy, jakie mogli uczynić, to oni doświadczą podwójnego ukazania ich życia przed wszystkimi, tak, by ukazać w ich życiu przewagę dobra nad złem na chwałę sprawiedliwości Bożej. Czy wszystkie grzechy, które popełniono za życia, a za które nie uczyniło się pokuty, będą ukazane w dzień sądu? Tak, a powód tego został już przedstawiony, jednakże to ukazanie grzechów wyjdzie ostatecznie na chwałę sprawiedliwym, a to z powodu ukazania tego, że ich pokuta, którą uczynili, była znacznie większa i bardziej gorliwa od ich grzechów. Czy sprawiedliwi nie tylko nie będą w dzień sądu sądzeni, ale sami będą sędziami i zasiądą podczas sądu z najwyższym sędzią, aby mu asystować? Tak, będą to ci, którzy na wzór apostołów Jezusa Chrystusa porzucili wszystko, by oddać się całkowicie Bogu i których życie nie było niczym innym poza głoszeniem Ewangelii w całej jej doskonałości. Czy w dzień sądu aniołowie będą także sędziami? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Ponownie Polska. W połowie października miasto Kraków rozpoczęło kolejną i, jak się okazuje, dość kosztowną kampanię na rzecz promowania strefy czystego transportu. Za kwotę 819 tysięcy złotych, wyłoniona w drodze przetargu agencja reklamowa, będzie informować mieszkańców Krakowa o rzekomych zaletach strefy czystego transportu. Kampania ma być prowadzona za pomocą plakatów, billboardów oraz mediów społecznościowych. Przedstawiciel organizatora przetargu, pan Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego, skomentował sprawę w sposób następujący. Kampania ma pokazać, w jaki sposób transport drogowy wpływa na zanieczyszczenie powietrza, jakie zanieczyszczenia są w spalinach i jak można ograniczyć zanieczyszczenia pochodzące z transportu drogowego. Choć krakowscy radni już przed 2 laty uchwalili wyznaczenie strefy czystego transportu w mieście, to jej los nie jest jeszcze przesądzony.
Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł o nieważności uchwały. Jednak miasto zaskarżyło orzeczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I jeszcze raz Polska. W sobotę 19 października były wiceminister sprawiedliwości, obecnie poseł PiS, pan Sebastian Kaleta, opublikował na portalu X wyniki konkursu na wynajem miejskich lokali użytkowych w centrum Warszawy. Jak się okazuje, w konkursie na wynajem terenu obejmującego aż 690 m2 zwyciężyła Muzułmańska Fundacja na Rzecz Edukacji i Integracji, która postanowiła wznieść nowy, trzeci w polskiej stolicy, meczet. Fundacja deklaruje, że na wynajmowanym terenie powstanie restauracja, sklep, dom kultury z salami konferencyjnymi oraz kaplica z salą modlitewną, czyli właśnie meczet. Burmistrz Śródmieścia, pan Aleksander Ferenc, pod presją zdecydował się odmówić podpisania umowy z muzułmanami. W odpowiedzi islamiści zadeklarowali wejście na drogę sądową z miastem, oskarżając je o dyskryminację na tle religijnym. Uśmiechnięta Polska coraz bliżej uśmiechniętej Europy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Zmiany, które nastąpiły po Soborze Watykańskim II, cechują się tym, że przynajmniej w dużej ich części rozciągnięte są w czasie, a przez to trudniej uchwytne dla zwykłego wiernego. Zmianę następującą z dnia na dzień zauważy niemal każdy. Gdy jednak dzieje się ona stopniowo, dostrzeże ją tylko bardzo uważna mniejszość. Jedną z takich niedobrych zmian po Soborze jest pewna zmiana akcentów w nauczaniu o moralności. Po pierwsze, oczywiście o samej moralności dziś uczy się dużo mniej niż kiedyś, ale gdy już się uczy, zmienione są również akcenty. Po Soborze Watykańskim II zaczęła dominować tendencja, by o kwestiach moralności, jeżeli w ogóle, mówić w języku przykazań. Coś wolno, a czegoś nie. Tymczasem w przeszłości język przykazań bożych i kościelnych był pięknie uzupełniany przez tak zwaną aretologię, czyli naukę o cnotach. Różnice te bardzo wyraźnie widać we współczesnym katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie cnotom poświęcono zaledwie 27 punktów z 2865, z których składa się ów katechizm. Tymczasem w katechizmach przedsoborowych ujawnia się teologia moralna akcentująca przede wszystkim cnoty. I nie tylko w katechizmach, również zaglądając do sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu, czy nawet do samego spisu treści, przekonać się możemy, a podaję to za redaktorem naczelnym pisma Zawsze Wierni i jego artykułem z numeru 220, że na 613 kwestii poruszonych przez doktora Anielskiego aż 191 poświęconych jest cnotom. W posoborowym katechizmie Kościoła katolickiego, tym niebieskim katechizmie, cnotom poświęcone jest zatem 0,9% treści, a w sumie teologicznej, uwaga, 31%. Pomyślmy, jak gigantyczna jest to zmiana ujęcia. Można spekulować, czy nie była ona zamierzona, by przez nauczanie o moralności jedynie językiem przykazań nie zohydzić wiernym katolickiej moralności i doprowadzić do tego, co mamy dziś, czyli w zasadzie jedynego przykazania – kochaj i rób co chcesz, choćby dni judaizmu czy islamu w kościele. W ujęciu klasycznym moralność katolicka była czymś, powiedziałbym, dużo bardziej inspirującym. Choć oczywiście w najmniejszy sposób nie wolno nam umniejszać nauki o naszych obowiązkach względem Pana Boga oraz Jego wyraźnych zakazach. Nauczanie o moralności głównie w ujęciu przykazań prowadzi do naturalnego wniosku i przekonania, że ktoś moralny to ktoś, kto unika zła. Natomiast w ujęciu tradycyjnym, gdzie odpowiednie proporcje poświęca się Bożemu prawu, jak i cnotom, ktoś moralny to ktoś pełen sprawności, bo tak można nazwać cnotę. Co jest bardziej inspirujące? Zdobywaj sprawności, czy unikaj zła? Ojciec Woroniecki pisał o tym w ten sposób. Nie może wystarczyć moraliście pouczać o pojedynczych czynach dobrych lub złych. On musi pouczyć o tym procesie psychicznym, za pomocą którego należy się do dobrych czynów usprawniać, a od złych odzwyczajać. Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym. Przeakcentowanie moralności jedynie na zakazy i nakazy powoduje pewne martwe pole, w które wpada określona część czynów dobrych, które trudno jest ująć językiem przykazań.
a za pewnym księdzem tradycji podaje coś w stylu eksperymentu, ujawniającego, czym różni się ta moralność w ujęciu tradycyjnym od tej, która wynikałaby z niebieskiego katechizmu. Wystarczy zrobić bardzo szczery rachunek sumienia, najpierw w oparciu o przykazania, a następnie w oparciu o 7 cnót głównych i porównać oba te rachunki sumienia, który bardziej uwydatnił zakamarki naszej duszy. Przypomnijmy teraz te 7 cnót głównych. Pokora, hojność, czystość, miłość, umiarkowanie, cierpliwość, gorliwość i pracowitość. Nie wiem jak dla Ciebie, mój drogi słuchaczu, ale dla mnie dużo pełniejszym i dużo bardziej inspirującym wydaje się ujęcie aretologiczne, czyli oparte na cnotach. Dla mnie nabieraj sprawności brzmi dużo lepiej niż unikaj zła. A dla Ciebie? I czy wiedziałeś o tej dużej zmianie w nauczaniu o katolickiej moralności po Soborze Watykańskim II? Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 17 listopada zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Ewaryście, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.